Szanowni, w tym filmie, jednym z serii filmów dodatkowych czy nieco uzupełniających streszczenia lekcji, chciałem odnieść się do czegoś, o czym żeśmy dokładnie nie rozmawiali, ale chyba najpierw muszę wypuścić kota. No właśnie, jak działają te przysawki? Dlaczego? W jaki sposób pojawia się różnica ciśnień? Ja celowo już nie mówię, że się przysysają, dobrze? Bo chciałbym, żebyśmy unikali takiego języka, że coś się zassało na przykład. Wolałbym, żebyśmy mówili o różnicy ciśnień, bo o ciśnieniu wiemy już dostatecznie dużo. No więc wyobraźmy sobie, że przykładamy akurat taką przetykaczkę do rur, do poziomej ściany. Wiemy już, że ciśnienie działa w każdym kierunku tak samo. To żeśmy sprawdzili, przykładając taką przyssawkę do różnych powierzchni, także od spodu, od stołu, od doblatu stołu, od spodu, i też działało to tak samo, więc ciśnienie działa w każdym kierunku tak samo. No i wyobraźmy sobie, że przykładamy na razie przyssawkę, taką przetykaczkę do poziomej ściany, no i ona składa się z tej rękojeści i z takiego gumowego dzwona, można to tak nazwać. Może tak będę na to mówił. Ten gumowy dzwon pełni tutaj bardzo istotną rolę, bo guma jest sprężysta, to znaczy ma taką własność, że odkształcona chce wrócić do swojego poprzedniego kształtu. I bez tego ta przetykaczka nie działałaby. Nie działałaby. I podobnie z przyssawką, jak pamiętacie, ona tutaj na dole ma taką gumowe kółko, tak? To kółko też pełni bardzo ważną, tę samą rolę, co ten gumowy dzwon tutaj, no tylko że łatwiej jest narysować coś takiego niż analizować tą gumową, jakby, no nie wiem, uszczelkę, czy jak to nazwać. No dobrze, no więc najpierw przytykamy tę przepychaczkę do ściany i nic się nie dzieje. No zamknęliśmy, owszem, wewnątrz trochę powietrza, ale ciśnienie tego powietrza jest takie samo wewnątrz jak na zewnątrz. Ciśnienie atmosferyczne, narysowałem to niebieskimi takimi kreskami w kolorze jasno-niebieskim. To jest ciemno-niebieski kolor, potem będę jeszcze używał jasno-niebieskiego koloru. No potem przyciskamy tą rękojeścią, odkształcamy ten dzwon, no i wypychamy powietrze z wnętrza tego dzwonu na zewnątrz, ale nadal sytuacja jest taka, że wewnątrz ciśnienie jest takie samo jak na zewnątrz. Różnicy ciśnień na razie tutaj nie ma. No ale potem jakby inicjatywę przejmuje ta sprężystość gumy. I guma, kiedy już przestaniemy przyciskać, guma stara się wrócić do swojego poprzedniego kształtu. To znaczy, tak jak popatrzymy na to, jak to wygląda, to objętość tego dzwona jest większa niż objętość tego dzwona po wyciśnięciu części powietrza. Guma teraz chce wrócić do swojego poprzedniego kształtu. No i jak przyjrzycie się takiej przepychaczce, to wydaje się, że nam się nic nie zdarzyło, ale okazuje się, że troszeczkę objętość tego, co jest tutaj w tym obszarze, się zwiększa. Jeżeli narysujemy to tak schematycznie, bo nie potrafię narysować tego lepiej, no to w momencie, kiedy byliśmy tutaj, to w tym obszarze powietrze, owszem, było zamknięte, ale jego gęstość była taka sama jak na zewnątrz, gęstość powietrza na zewnątrz, ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie było równe ciśnieniu atmosferycznemu, te ciśnienia się równoważyły i nic tutaj się nie działo. Ale naturalna sprężystość gumy spowodowała, ja to rysuję przesadnie, specjalnie, żeby to zaznaczyć, że ten dzwon, chcąc powrócić do swojego poprzedniego kształtu,
zwiększył swoją objętość. Tylko o trochę, okazuje się. Tylko o trochę, troszeczkę. Właściwie trudno to ocenić nawet. Trudno to zobaczyć. Wtedy, ponieważ gęstość powietrza tutaj, w tym obszarze, masa, gęstość to jest masa przez objętość, więc masa była taka sama, a objętość się zwiększyła, a zatem gęstość tego powietrza się zmniejszyła, co jest tutaj narysowane za pomocą kresek, tym razem w jasno-niebieskim kolorze. To nie bardzo mi się to udało, no ale starałem się. To teraz ciśnienie wewnątrz tutaj jest mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne. Powstaje różnica ciśnień i to dzięki różnicy ciśnień nie możemy tej przepychaczki oderwać od powierzchni, no bo z zewnątrz powietrze działa siłą, oparciem równym, które jest równe iloczynowi ciśnienia atmosferycznego i powierzchni, a wewnątrz odpowiada mu oparcie, które jest równe ciśnieniu wewnętrznemu i powierzchni. Powierzchnie są takie same, a ciśnienie wewnętrzne jest mniejsze niż atmosferyczne. W związku z tym nie można, ta różnica ciśnień przeszkadza w oderwaniu tej przepychaczki od powietrza, od powierzchni. No, ważne jest, żeby uświadomić sobie, że ta sama masa powietrza w większej objętości ma mniejsze ciśnienie. No i zupełnie podobnie działa to urządzenie. Zupełnie podobnie działa to urządzenie. Ma tutaj też taką właśnie gumową uszczelkę w kształcie koła i to sprężystość tej uszczelki powoduje, że mechanizm jest bardzo podobny i że trudno jest oderwać tą przyssawkę od powierzchni, no a jeżeli używamy ją do wyprostowania jakiegoś niewielkiego wgniecenia w samochodzie, no to ciągnąc za nią, ciągniemy też blachę samochodu i ona wraca do swojego kształtu. Dziękuję bardzo.